My już dojechaliśmy do Wrocławia, cali obładowali rzeczami. W drugim aucie jedzie fotograf Wojtek razem ze swoją dziewczyną. No i Marcelina przyjechała pociągiem. Także zaraz wszyscy widzimy się na hali stulecia. No i bardzo się cieszę, że mój kołoś też ze mną pojechał. Się bardzo cieszę, że pojechałem z Moniką. A co mówiłeś pół godziny temu? Ja już nigdzie z tobą nie jeżdżę. Powiem ci, że ten napis VIP tak wsiórsko trochę wygląda. Wsiórsko. No wsiórsko. To VIP. Ale ładnie pachnie, to najważniejsze, no ale... Ja wziąłem to na próbę, bo fajny zapach. Coś podobne jak One Miliony Paco Rabanne. Ma odświeżać, a nie wyglądać. Dobrze, dobrze. Też ma wyglądać. Jak się czujesz? Dobrze, jest dobrze. Już lekko rozluźniona? Tak, ale stresik był. Jazda ostre pantery. Zobaczmy to. Co sobie wyobrażacie, jak wam robi zdjęcia? To jest Nagolasa? Nie, ciebie sobie wyobrażam. Nagolasa? No. Czemu się tak krzywisz? Aż tak źle wygląda. Żartuję. Fajnie. No, teraz pojedynczo. Tak jest. Trochę dużo zleciała, ja przyjechałem tu na godzinę. Nieprawda. Wiedziałeś, że to będzie trwało. Nie, myślałem, że godzinka i stąd spadam. No co ty? Ogólnie za każdą godzinę cię kasuję. Ile? Żeby tak bardziej... Bardzo dużo. No musisz powiedzieć, dużo to dla mnie już na przykład dyszka. Nie, nie, 5 dyszek. Za każdą godzinę. To nie jest tania robota. Zabiorę ci na obiad. Dziś lecisz, Kapitanie Ameryka? Sześć godzin. A ile mówiłam, że zajmie? 2-3. No, także zbieramy się. Armagedon, proszę zobaczyć. Już. Dziękuję. 17:26 skończyliśmy. Miało być krócej, ja też wszystkim zapewniałam, że będzie krócej, ale chyba nikt tego nie przewidywał. W sumie pierwszy raz ja sama robiłam coś takiego, całą sesję w plenerze przeprowadziłam, także na pewno dla mnie też bardzo fajne doświadczenie. Następnym razem pewnie pójdzie sprawniej, szybciej i każdy będzie wiedział, na co bardziej zwracać uwagę, z czym się przygotować. Spoko byłoby zamówić taki parawan, żeby nie musieć chodzić do jakiejś toalety i tak dalej. Parawan taki rozkładany i do przebierania się, tak, dokładnie. Pomocnik najlepszy dzisiaj, serio. Głodni? Bardzo. Na takim pięknym talerzu wygląda to ładniej, ale nie ma co narzekać, bo naprawdę no to jest tak pyszne, że sobie nie wyobrażacie. I to żadna reklama, ale jak jesteście z Wrocławia, to musicie tego spróbować. Właśnie otworzyłam ostatnią paczkę z Vinted i tutaj takie spodenki. No, używane, ale w idealnym stanie z Bershki. Spodnie fioletowe, bardzo fajny materiał z metką. To najlepsze i zapłaciłam za wszystko 55 zł. Klimat tyle hałasuje, ale my właśnie jedziemy do rodzicówkowy namiot. Klasycznie dzisiaj niedziela. Jest tak ciepło, słuchajcie, jest fantastyczna pogoda. We wtorek ma być 27. Trzeba coś wymyślić, żeby fajnie wykorzystać tą pogodę. No a jutro znowu idę z Wojtkiem na zdjęcia. Miałam dostać od niego folder dysk wczoraj. Miałam dostać od niego dysk wczoraj, ale coś tam się pokomplikowało. Nie mogę się doczekać, bo fajnie, że przy okazji udało mi się zrobić też zdjęcia dla siebie. Także mam naprawdę dużo materiału na zapas. A to jest dla mnie też fajne, bo nie wspominałam wam chyba w poprzednim vlogu, oprócz tego, że w ogóle mam wizytę zaplanowaną na usta. To już mam ustalony termin na 24 czerwca, maja. I jako, że to będzie mój pierwszy raz, to nie mam pojęcia, jak usta się przyjmą, więc muszę sobie tak założyć, że na przykład przez jakiś czas nie będę mogła nagrywać, czy robić zdjęć. Wiecie, takie pierdoły, ale jednak wolałabym się do tego zabezpieczyć, więc zdjęcia już mam. Trochę mnie chyba poniosło z tym makijażem, ale mam na sobie chmurkowe spodnie i po prostu uznałam, że niebieskie oko będzie pasowało, ale to jest taki inny odcień niebieskiego, no ale trudno, już nie mam czasu na to, żeby to zmywać, poprawiać, a poza tym nienawidzę tego robić, bo zawsze skóra jest jakaś taka inna, dziwna i ten makijaż drugi już nie wychodzi. Także ja się zbieram, wychodzę, jest tak gorąco, nie narzekamy, lepiej tak niż jakby było zimno, no ale wiecie. Plan założyć taki, już nawet mam wszystko wymyślone, no, tylko no. Najgorsze jest...
przed kamerą być. No co ty? To masz tu próbę. Dzień dobry. Dzień dobry. Kolejny raz z Wojtkiem się widzimy. Jest to jedna z moich ulubionych osób w Legnicy, jeżeli chodzi o zdjęcia. Mega się gdzieś tam dopełniamy, jeżeli chodzi o tą robotę. Rozumiem, o co mi chodzi. Także na pewno będzie tutaj częściej i na moim Instagramie. A kogo ja tutaj spotkałam? Alex, pomachaj. Wróciłam jakieś półtorej godziny temu do domu, ale dopiero teraz jakby tak naprawdę czymkolwiek się zajmuję, bo odpoczywałam tak naprawdę nic nie robiąc. No i obieram ziemniaki, a oglądając Usta na playerze. Tu się robi zupa. Kobieta w domu. Prawdziwa kobieta. Jednak wczoraj nie dokończyłam tych kluseczek, bo nie miałam mąki ziemniaczanej. A nie miałam też siły, żeby iść do sklepu. Mam, że wczoraj tak mi przygrzało słońce. No widać tutaj w ogóle, jak się spaliłam. Także dzisiaj czapa, odkryte ramiona, żeby to w miarę wyrównać. O 16 idziemy dokończać sesję. Stało tam niewiele, 3 modele tak naprawdę. Także ustawiliśmy, że to będzie o 16, jak może ta cała paruwa troszeczkę zejdzie. Zaczęliśmy właśnie fotki, zostało nam kilka z poprzedniej sesji, ponieważ coś tam nie dało się zmieścić na kartę. No i ogólnie wszyscy byli już zmęczeni, więc nie chciałam chamsko wszystkich wymęczyć, bo jednak no jesteśmy tylko ludźmi i nie można działać jak robot. A to najmniejszy problem, bo mamy tutaj takie miejsce, które też fajnie pasuje do naszego klimatu z Wrocławia właśnie. My robimy tutaj obchód na koniec rynku, na drugi, no bo ciężko przebierać się na świeżym powietrzu. Inaczej trochę niż we Wrocławiu, gdy nikt cię nie zna, nie widzi. Ale przynajmniej robimy sobie spacerek. Matka mówi, Jezu, a mamy papier toaletowy? Ja wiem po co, a pikniki zawsze mi się kojarzą. Papier na srebro. On jest ze złota, tylko nie... Ta sama trasa i znowu deszcz, jak na poprzednim vlogu, tylko tym razem mrzawka, nie wodospad. No i niestety gorszy humor niż ostatnio, ale niestety taki mam dzień. Dopiero wyciągam kamerę, jest godzina 15:30, ale serio, po prostu chciałam wszystko załatwić jak najszybciej i spadać do domu. Mówiłam o tym na Instagramie. Obudziłam się około 7:00, tak jak Kuba wychodził do pracy. Ogarniałam swoje rzeczy, rozbudziłam się i nagle, nie wiem, no zasnęłam. Budziłam się dopiero o godzinie 19:40, gdzie paznokcie miałam na 9:30. Nie mogłam się totalnie wybudzić. Cały sen był świadomy, więc ja wiedziałam, że śpię. Wiedziałam, że muszę wstać, bo się spieszę. Najlepsze jest to, że siedząc u kosmetyczki powiedziała słowo w słowo dwa zdania, które powiedziała w tym śnie. Gdzie to było zdanie z dupy, nic powiązane, że no nie wiem, powtarza je zawsze, często i tak dalej. Także to jest dla mnie mega dziwne, nie umiem sobie tego wytłumaczyć i jeżeli po prostu życie jest symulacją, to jest na to dowód. Jeżeli macie inne wytłumaczenie, to też chętnie poczytam, posłucham. Ja to się chyba wyśpię w grobie. 6:00 o 6:40 trzymam pociąg do Rocka i stamtąd busę do Katowic i robię dzisiaj włosy.
są takie bardzo jakieś fashion weekowe okulary. To było żyła i ktoś myślał, że tak jest do stylizacji. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zostawicie łapkę w górę, subskrypcję i co? Do zobaczenia za tydzień w sobotę. Na moim Instagramie powinno się pojawić zdjęcie z nowymi włosami.